Maciej Wolny, telewizja w Polsce.pl. To są nasze gorące pytania, drodzy państwo. No i rzeczywiście jest gorąco w krajowej polityce, nie tylko jeżeli chodzi o temperaturę na zewnątrz, no ale właśnie chodzi przede wszystkim o to, co w tej polityce się dzieje, jakie decyzje są ogłaszane, bo dzisiaj taką decyzją zaskoczył w pewien sposób, można powiedzieć, Donald Tusk, czyli lider Platformy Obywatelskiej. Cóż to za decyzja? O tym za chwilę, o tym wszystkim porozmawiamy z moimi państwa gośćmi, którymi są pan poseł Paweł Krutul, Nowa Lewica. Panie pośle, kłaniam się pięknie, dzień dobry. Dzień dobry. I pan poseł Piotr Kaleta, Prawo i Sprawiedliwość. Panie pośle, witam serdecznie również. Dzień dobry. Kłaniam się państwu, dzień dobry. No to jeżeli o tych gorących politycznych decyzjach mówimy, no to powiedzmy sobie, o co dokładnie chodzi. Donald Tusk, lider Platformy Obywatelskiej, ogłasza między innymi współpracę z Agrounią Michała Kołodziejczaka, że Agrounia znajdzie się na listach Platformy Obywatelskiej. Posłuchajmy sobie tego ogłoszenia dosłownie sprzed kilkudziesięciu minut. Chciałbym z wielką satysfakcją poprosić tutaj na scenę tych, którzy uznali te same priorytety za, także za własne i z którymi pójdziemy na ten bardzo poważny, z optymizmem w sercach, bój o przyszłość Polski. Podjęliśmy decyzję o starcie w tej kampanii na listach wspólnie z innymi środowiskami. Poproszę na scenę pana Michała Kołodziejczaka z Agrounii. I to jest ta pierwsza informacja, która przez Donalda Tuska została ogłoszona. Kilka zaskoczeń albo i pewnych oczekiwanych, można powiedzieć, decyzji personalnych się również pojawiło, o nich za chwilę. Ale czy pan poseł Piotr Kaleta jest zaskoczony właśnie tym, że lider Agrounii Michał Kołodziejczak ze swoim ugrupowaniem dołącza do Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, a przed chwilą przecież był takim języczkiem uwagi, jeżeli chodzi o trzecią drogę, panie pośle? Jestem zaskoczony niewątpliwie, ale pytanie, które wydaje mi się jest tutaj kluczowe, to jest takie, czy Michał Kołodziejczak dołącza tam sam, czy dołącza właśnie z Agrounią, bo przed chwilą dosłownie czytałem na tweetach wypowiedzi jego dotychczasowych towarzyszy broni, które są wręcz wulgarne na jego temat i chyba takie być powinny. Ja oceniam ten ruch Donalda Tuska jako pewien akt desperacji. Po prostu Donald Tusk bierze wszystkich. I to z jego strony jest jak gdyby zrozumiałe, że on bierze i lewaków, i tych, którzy zdradzili prawicowe ideały. To jest, można powiedzieć, cały Donald Tusk. Natomiast trzeba było naprawdę porządnie się tutaj, kolokwialnie mówiąc, zeszmacić ze strony właśnie... Mocne słowa, panie pośle. Innych przedstawicieli, żeby po prostu po tych wszystkich działaniach, po tych wszystkich hasłach, po tych wszystkich protestach, przecież również wypowiedziach, żeby nagle paść w ramiona właśnie Donalda Tuska. No, dla mnie to jest rzeczywiście rzecz niesamowita, zaskakująca i jednocześnie takie ciekawe spojrzenie teraz tych wszystkich, którzy byli wokół do tej pory Michała Kołodziejczaka, czy to jest ten człowiek, który naprawdę, na którego warto było stawiać, bo ja rozumiem, że rolnicy mieli dobre czasami idee, intencje mieli dobre. Oni chcieli walczyć o swoje różnymi sposobami, czasami mniej lub bardziej takimi, które rażą, które nie powinny się odbywać, ale jednak mieli jakiś z tyłu głowy, że walczą po prostu o swoje. To pytanie, czy się pan... natomiast okazuje, że po prostu zostali kompletnie zdradzeni. Czy pan poseł Paweł Krutul jest zaskoczony dołączeniem Michała Kołodziejczaka do Koalicji Obywatelskiej? Czy według pana ze strony Donalda Tuska może to być polityczna desperacja, a raczej przepis na polityczny sukces? Ja myślę, że ta ostatnia wypowiedź w pana zdaniu to jest ten krok, bo trzeba zawalczyć gdzieś. Pan Kołodziejczak na pewno jest popularnym politykiem na wsi i uważam, że to jest, idzie w tym kierunku. Prawo i Sprawiedliwość zawiodło polskich rolników. Także każdy głos 15 października jest na wagę złota i wszystkie ugrupowania starają się tak stworzyć listę, żeby tych głosów pozyskać jak najwięcej, żeby w demokratycznych wyborach jesienią odsunąć Prawo i Sprawiedliwość od władzy. A tutaj akurat jest przedstawiciel wsi,
który jest bardzo rozpoznawalny, który dużo uprzykrzył życia dla partii rządzących, który wskazywał, gdzie partia rządząca zawiodła polskich rolników. Także uważam, że będzie, wydaje mi się, że będzie wartością dodaną, ale ocenimy to po wyniku wyborczym Michała Kołodziejczaka 16 października. Pewnie, ten wynik, jeszcze jedno zdanie, ten wynik wyborczy, panie pośle, przed nami, proszę bardzo. Ja tutaj się z tym zgadzam, bo tutaj niewątpliwie dba o swoje Donald Tusk. I tu jak gdyby jego sposób myślenia czy sposób funkcjonowania, bo człowiek, który nie ma w ogóle kompletnie pojęcia ani jego formacja polityczna o tym, co się dzieje na wsi, bierze kogoś takiego jak Michał Kołodziejczak, jest jakimś ruchem, który może okazać się ruchem trafionym, ruchem trafnym. Tego oczywiście nie wiemy, ale tutaj mi chodzi o całą postać czy całą formułę funkcjonowania Agrounii, która chciałaby mieć jakieś zupełnie inne przełożenie. Inne wejście w politykę, nawet jeżeli w politykę chcą wejść, no to jest kompletnie coś niezrozumiałego. I mówię, łączenie ognia z wodą, ale też proszę zwrócić uwagę, że Kołodziejczak się po prostu odbija od ściany do ściany. PSL nie, porozumienie nie, no to w końcu do Tuska. Można by było kolokwialnie powiedzieć, że pan Kołodziejczak w końcu do której ze ścian się przykleił, pan poseł Paweł Krutul. Uważam, że na spokojnie, z chłodną głową, ocenimy to po wyborach, czy to był właściwy ruch, czy to się Koalicji Obywatelskiej opłaciło, czy też nie. Także... No jasne, ale panie pośle, tutaj są jeszcze wyborcy, na przykład czy zwolennicy Agrounii, o tych działaczach też wspominał pan poseł Piotr Kaleta. Ja myślę, że oni mogą być w pewien sposób rzeczywiście zdziwieni tą decyzją. Dlaczego? No posłuchajmy, co pan Michał Kołodziejczak mówi teraz, obecnie, o tym swoim dołączeniu. Dzisiaj mamy stan wyższej konieczności. I ja wierzę w to, że i zrobię wszystko. Wygramy z PiS-em. Odbijemy wieś PiS-owi. Ja zdaję sobie sprawę z powagi tych wyborów. Dla mnie osobiste ambicje, pojedyncza gra. Wiem, że ona nie przyniesie dla nas sukcesu. I wiem, że to są takie zawody, w których tylko nasze wspólne działanie przyniesie sukces. Stan wyższej konieczności, wspólne działanie przyniesie sukces, tym sukcesem zwycięstwo nad prawem i sprawiedliwością. No ale z drugiej strony pan Michał Kołodziejczak jeszcze jakiś czas temu na antenie Radia Z na przykład mówił w ten sposób. Panie redaktor, jeżeli ktoś nie pamięta, jak żyło się na Platformie Obywatelskiej i że Donald Tusk cofnął Polaków o kilka wieków do tyłu, bo zrobił z nas kraj koczowniczy, że ludzie musieli wyjeżdżać z Polski do Wielkiej Brytanii, do Irlandii, no to brawo, to niech chce powrotu tego samego. No i cóż, jeśli to nie jest polityczna hipokryzja, to co to takiego, pan poseł Piotr Kaleta? No to nie jest pytanie do mnie, no bo to ja uważam, że to jest polityczna hipokryzja, to jest obłuda. No i w tej chwili, jeżeli tutaj iść retoryką Michała Kołodziejczaka, brać pod uwagę te słowa, które on mówił za taką powagę, no to wyobrażam sobie, nie obrażając oczywiście Mongołów, no to w tej chwili Mongołem, takim ludem koczowniczym będzie stawał się Michał Kołodziejczak, który właśnie będzie w ten sposób prowadził w tej chwili pod rękę Donalda Tuska. No widocznie o to mu chodziło, żeby stać się ludem tym wędrującym. Nie zrozumiała dla mnie kompletnie kwestia, jeśli chodzi o Michała Kołodziejczaka. Donald Tusk robi jakiś ruch, który ma no, spróbować mu chociaż jakiś promil, jakiś procent minimalny czy ułamek procenta znaleźć elektoratu na wsi. No ale rzeczywiście to, co w tej chwili zrobił Kołodziejczak, to nie go sami ludzie z Agrounii ocenią, a oni już mają sami na to świetne metody. Myślę, że to znaczy się świetne w cudzysłowie, ale takie, na które Michał Kołodziejczak w tej chwili całkowicie absolutnie zasługuje. Pytanie, czy zasługuje pan poseł Paweł Krutul. Jak pan, panie pośle, ocenia zestawienie też tych wypowiedzi ze strony lidera Agrounii? Panie redaktorze, ludzie zmieniają swoje zdanie, swoje poglądy. Nie należy daleko szukać. Mamy choćby w naszym parlamencie wyzwiska między premierem Mateuszem Morawieckim, a ministrem Ziobro od wyzywania się od Miękiszonów. Taka jest niestety polityka XXI wieku, gdzie panowie sobie nie szczędzą
niezbyt ciepłych uwag. Także zobaczymy, co odpowie środowisko pana Kołodziejczaka. Zobaczymy, jaki będzie wynik wyborczy. Także ja bym poczekał i z chłodną głową na 16 października, czy była to faktycznie wartość dodana. Mam nadzieję, że tak, bo jestem, trzymam kciuki za demokratyczną opozycję, żeby w październiku, 15 października, odsunęła PiS od władzy. Nie szkoda, panie pośle, panu tego, że pani posłanka Karolina Pawliczak również na listach Koalicji Obywatelskiej się znajdzie, bo to zostało również dzisiaj ogłoszone, a nie na listach Lewicy? No ale oczywiście, że mi szkoda. Tak samo podejrzewam, że szkoda Prawo i Sprawiedliwości posłanki Siarkowskiej, która odeszła. Nie. Weź ją nawet do Lewicy. Pan poseł Paweł Krutul. Jeszcze raz? Pan poseł jeszcze kontynuuje swoją wypowiedź, czy już jest zamknięta? Oczywiście, że szkoda, że odeszła z Lewicy. No każda osoba, która odchodzi z danego klubu w trakcie kadencji Sejmu jest stratą dla tego ugrupowania. No nie ma co. Czyli uderzenie w Lewicę. No po części na pewno. Pan poseł Piotr Kaleta, jak pan ocenia ze swojej perspektywy? No bo z jednej strony mamy tak, agrounię, czyli powiedzmy, że środowiska rolnicze, z drugiej strony panią posłankę Karolinę Pawliczak, jest również pani posłanka Hanna Gill-Piątek, czyli uderzenie w trzecią drogę, uderzenie można powiedzieć w Lewicę, no i uderzenie w Polskę 2050. Taka mini zjednoczona opozycja ze strony Donalda Tuska? Ale rzeczywiście, że tak. No jeszcze raz podkreślam to, co powiedziałem na początku swojej wypowiedzi, że Donald Tusk bierze wszystkich, którzy mogą nie tyle wzmocnić jego, co osłabić jego potencjalnych rywali właśnie na lewicy. Bo uważam, że Platforma Obywatelska, Lewica i inne formacje to właśnie jest bardzo szeroko pojęty blok lewicowy. Oni niczym się między sobą nie różnią. I wyciągnięcie kogoś takiego zawsze sprawia, że komuś trzeba zabrać. Bo zwróćmy uwagę, że Donald Tusk nie zyskuje kosztem innych formacji, tylko zyskuje kosztem formacji, które są w jego obozie ideowym. I to jest jak gdyby rzecz, którą można prowadzić, można robić to po swojemu. Natomiast chcę zwrócić uwagę, że też warto przypomnieć jedną rzecz, że przecież chociażby kwestia dotycząca czy pani Pawliczek, czy pana Tomasza Telli. Przypomnijcie sobie państwo, jak oni tam kozaczyli wobec Włodzimierza Cimoszewicza. Nawet chyba Tomasz Trela go tam swego czasu wyzywał na ubitą ziemię, że chciał z nim tam podyskutować o demokracji czy zasadach demokratycznych panujących w Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Celowo wymieniam tą nazwę, bo tutaj się przecież nic nie zmieniło. No i widzimy, no Włodzimierz Czarzasty, nawet ten lewicowy demokrata, tupnął nóżką i tam wszystkich pogonił, poustawiał po kątach, po niektórych pozawieszał. Także, że taką mamy demokrację na lewicy. I Donald Tusk robi pewną robotę, która jest jak gdyby oczywista. Ona była jasna, oczywista od samego początku, że on tych wszystkich, którzy gdzieś tam się błąkają samotnie po obrzeżach polityki, on przygarnie pod warunkiem, żeby w tej chwili no być jemu niesamowicie poddanym i niesamowicie wiernym. I wydaje mi się, że tutaj rykoszetem dostają ci, którzy no w pewien sposób próbowali prowadzić swoją politykę w Platformie Obywatelskiej. Zwróćmy uwagę, co się dzieje z Grzegorzem Schetyną, co się dzieje z innymi osobami, które gdzieś tam próbowały Donaldowi Tuskowi, kolokwialnie mówiąc, fiknąć. On ich po prostu poganił i zastępuje w tej chwili takimi ludźmi, o których wspominał pan redaktor. No ale to w gruncie rzeczy wydaje mi się, że się niczym innym dobrym nie kończy, no bo trzeba będzie po prostu uzyskać tylko taki efekt, jak uzyskało się chociażby w przypadku Pawła Kowala czy Pawła Poncyliusza. Natomiast co do pani Anny Siarkowskiej, panie pośle, naprawdę, jak chcecie, to nawet weźcie sobie ją na lewicę, my płakać za tym nie będziemy. Pytanie do pana posła z Nowej Lewicy, pan poseł Paweł Krutul. Panie pośle, czy takie połączenie środowisk politycznych w Koalicji Obywatelskiej w tym momencie daje jej polityczną spójność? Jak to wygląda z pana perspektywy? No bo Nowa Lewica, Lewica, wiadomo, jakie środowiska, jakie wartości, które są wyznawane. Natomiast pytanie, czy w Koalicji Obywatelskiej wiadomo, jakie Koalicja Obywatelska wartości wyznaj. Wydawać by się, że mogło, że są centrowe, ale mamy tam polityka od prawa do centrum i do lewej strony. No zobaczymy, czy ten sposób przekonania wyborców pozyska
zaskoczony efekt. No, niemniej jednak my łącznie z PSL-em, z Polską 2050, z Lewicą, no chcemy zdobyć tą większość w parlamencie polskim i w Senacie. I zrobimy wszystko. To nie czas na niesnaski, to jest czas na branie się do roboty, zakasowanie rękawów i ciężką pracę w naszych okręgach, w małych ojczyznach. I to czynimy, to robimy. Także wszystko będzie poddane przez dziennikarzy na pewno wszelakich 16 października. No, także tu będzie mnóstwo analiz. No, miejmy nadzieję, że to jest ta odpowiednia droga. Mówi pan poseł o małych ojczyznach. Za moment porozmawiamy o tej naszej dużej ojczyźnie, o Polsce i o jej bezpieczeństwie w kontekście polskiej armii. To za moment na antenie telewizji w Polsce.pl. Tu stawiamy przecinek i za chwilę w tym samym składzie widzimy się ponownie.